No cześć, cześć i czołem. O Boże, nie wiem, czy dam radę tym razem przejść to wszystko na nowo. Zobaczcie sobie moje statystyki. Zostały mi tylko 3 gwiazdeczki. Tylko 3 gwiazdeczki. Ja muszę trust level wbić na wyższy poziom, bo inaczej śmierć frajerom i przegram. Powinienem zacząć płacić ludziom albo zacząć recyklować ludzi. I chyba pójdziemy w recykling osób. Tylko, że teraz tak. Wysyłam Neo do Arka, bo on już jest tutaj... On już jest tutaj niby super doświadczony i tak dalej, ale są z nim generalnie spore problemy. Chciałem wysłać tych czerwonych do Arka, ale nie da się, bo tutaj jest, że muszę mieć lojalność na maksa. Mają lojalność na zera, więc nie jestem w stanie ich wysłać, choćbym chciał. To jest Lipton, więc muszę ich zrecyklować w jakiś magiczny sposób. Niezgodna, nieznana i Sylwek. Do ekipy dołączył NT Interes, czyli nie twój interes. Witaj. Mam nadzieję, że ci się powiedzie i ty jesteś co? Generalnie jesteś masochistą, kanibalem. Kanibalem jesteś i lubisz po prostu robić przy mięsku, więc ty tutaj sobie efektywnie te mięsko pozyskujesz. Skupiamy się na razie na Canet Food, żeby wykonać. Jak tylko wykonamy Canet Food, to niestety musimy pójść w tekstylia, bo to są dwa znoszące się jakby questy. W międzyczasie chciałbym robić mydło, ale no nie jestem w stanie, ale tu kupę pieniędzy. Więc jak skończymy zadania dla Arka, to skupimy się na zadaniach pobocznych, nie? Póki co nie odrzucam żadnych zadań. Tutaj kości mógłbym wziąć za 60 dolców. Potrzebuję pieniędzy. Potrzebuję pieniędzy. Woven threads nie będę w stanie wykonać, nie w 9 godzin. Mineralsy są potrzebne, no to już bardziej. Za 10 godzin. Na razie nie akceptuję, bo mi wskoczy kolejne zadania. Żeby robić mineralsy, potrzebuję to. Czy jestem w stanie kogoś tu przerzucić? Pacy mi nie są potrzebne. Rób minerały. Tu mamy bardzo dużo, więc jak będzie robił minerały, to myślę, że będę w stanie te zadanie wykonać. Więc weźmiemy sobie. Wskoczyło mi... Na razie no, żadne zadanie mi nie wskoczyło. Więc zaczynamy. Słabo to widzę, aczkolwiek idzie mi całkiem... Chyba, mam takie wrażenie, idzie mi nieźle. Biorąc pod uwagę ilość gwiazdek, to idzie mi do dupy. I zacznijmy ten dzień. Epidemia się skończyła, panika została generalnie wyrzucona. Wymyślili jakiś szampon, który 10% tam redukuje te wszystkie pierdolety, które powodują infekcję. Gościu został... Ci naukowcy zostali zrecyklowani, więc wiecie... Napracowali się i tyle z nich zostało. Finish all the arcs task to the pass inspection. Musimy wykonać 12 tasków? 12 tasków mam wykonać? Jakim ciulem? Judgment Day. Niby jak mam wykonać taski? 0 na 12. Tu jest zbugowane, bo ja jestem już na 12. No co? A jest dobrze. Łoj, się przestraszyłem. Nie no, mam wykonane wszystkie taski, czyli jest 12 na 12, ok. Czyli inspekcję przejdziemy. Więc tutaj będzie cacy. To się robi, Judgment Day. Build the Ark in 13 days. Mamy 30 dzień, więc zobaczymy, jak to się... Potoczy wszystko. No tu mamy archiwa, jakby chciał ktoś zobaczyć, ale nieważne. Czy ja muszę ich szamponować tym razem? Survivability increased. Robota wrze, tekstylia, canet food, wszystko się robi. Dobrze, na razie krwi nie potrzebujemy, mamy zapasy, więc ja bym chciał, żebyś tutaj może kości porobił. Nie porobisz. Ej, Boże drogi, to zrób może, nie wiem... Skóry tutaj pozyskaj. Później cię przerzucimy. Po prostu krwi mam w zapasie. Włosów też mam trochę, ale to niech robi, nie? Niech robi. Chyba, że pomoże z tymi skórami. Krew jest potrzebna, mięso. Zaraz się okaże, że tej krwi mi braknie, ale mamy jej na zapasie 1000, więc na razie nie robimy. Ty jesteś kim? Ty jesteś nikim. Jesteś spłonięty. Ty jesteś na recykling. Mamy trzech braci na Arkę przerzucić. Dobra, jakiś Loomis Brothers.
Tego nie lubię. Kill the Loomis Brothers. Hypnoteli. Ja jemu nie ufam, bo jest strasznie zły. Ty jesteś jakiś Victoria Engineer. Nie wiem, czy ja mam ich dalej smarować. Nie pamiętam. Skoro to jest, to prawdopodobnie muszę ich smarować. Ty jesteś w miarę spoko. No nie jesteś najlepszy. Ale wiecie co? Przepuścimy jednego typa, bo chcę zobaczyć, czy ja muszę dalej ich smarować. Nie muszę ich smarować. No to jak nie muszę ich smarować, to w takim razie zajebiście. Ty musisz wejść, tak? Streamer Sound. Ty jesteś z tych braderów, więc musisz przejść. Trochę mi spadły taski. Nie jesteś najlepszy, ale cię wpuszczam. Ty jesteś spoko ogrem. Nie wiem, skąd tu się ogr wziął. No dobra, zróbmy sobie przerwę może, co? Wykonaliśmy to. Teraz zmiana zadań. Przechodzimy na tekstylia. Żeby robić tekstylia, to potrzebujemy mieć włosy. Włosów miałem dużo. Gdzie się włosy podziały? Mamy 700. I brakuje mi skór. Skóry. Skór mamy mało, ale już ledersów nie potrzebuję, więc weźmiemy sobie, tu będziesz pozyskiwał to. I ledersy niech się jeszcze robią. Tylko wolniej. Wtedy to będzie się w miarę tam wypełniało. Jeszcze mineralsy się robią, ale krwi nie ma, więc sam Shibu tutaj zapierniczaj z krwią. Bo ilość krwi momentalnie spadła. Momentalnie spadła. I działamy. Ty jesteś designerem, potrzebuję cię spalić. Ty jesteś doktorem, niestety muszę cię wpuścić. Każdy nowy gościu z niebieskich dostaje competence level 6 and random set of level 4. Bo, każdy nowy zatrudniony niebieski od razu będzie miał level 6 i super set buffów. Zajebiste. Proszę bardzo, proszę bardzo. Kurde, to musimy teraz zatrudniać tylko i wyłącznie niebieskich typów. No to moje pytanie brzmi, jak się pozbyć tych typów. Kości też możemy oddać, potrzebuję pieniędzy. Ja bym się musiał zacząć pozbywać niektórych ludzi. Może wyślemy ich na Arka, co? Czekajcie, ty jesteś zajebisty w ogóle. Sylwek to jest chyba najlepszy z ludzi, jakich mam. Boniek. Tych się bym musiał pozbyć. Tylko jak ja mam zrecyklować? Chyba, że zrecyklujemy sobie babkę. Niezgodna na razie pracuje, ale myślę, że na koniec dnia mógłbym kogoś tu porecyklować. Co myślicie? Wiem, że teraz to nie jest live, nie jesteście w stanie odpowiedzieć, ale chyba nadajemy na tych samych falach. Tylko, że jak zrecykluję od razu, to będę miał szansę na to, żeby kogoś dotrudnić. Takie masło maślane troszkę, ciężko cokolwiek powiedzieć. Mydło muszę zacząć robić i tekstylia. Na razie się skupiamy na tekstyliach, aczkolwiek mydło też już, kurde, 1300 golda. Ajajaj, podzielmy te obowiązki jakoś, co nie? No, mięso jest mi potrzebne. Chyba skóry mi nie są potrzebne. Skóry mi nie są potrzebne, więc możemy olać krew. Krew też mi już nie jest potrzebna. Minerały też już mi nie są potrzebne. Dobrze, więc zostawmy tą krew na razie. Potrzebujemy mieć mydło. Ty jak będziesz tu sam pracował, to ile dajesz? 23. 23 na godzinę. Razy 6. To 20. To nie wyprodukuję tego. Muszę robić szybciej. Jakbym dał was we dwójkę? 22. To on musi robić sam. 23. Czy jestem w stanie to przyspieszyć? Mogę zupgrade'ować. Oj. Nie. Pomóż tu z tym. Nie jesteś w stanie. Ciebie tu przerzucę? Nie. Tu cię przerzucę? Tak, tu możecie razem pracować. Więc wy będziecie robili przy kościach. I mamy dwie rzeczy załatwione. I mięso jest potrzebne, żeby to robić. Włosy się będą robiły powoli, ale mamy tutaj obłożenie. Z włosami stoję całkiem nieźle. Mogłoby być lepiej. Dupy nie urywa. Ale jakoś damy radę. Dobrze. To kontynuujmy. Ciebie muszę przepuścić, bo jesteś zadanka. Ty jesteś spoko, przechodzisz. Ciebie mogę spalić.
Ciebie mogę spalić. Ciebie chciałbym. Ciebie wpuszczamy i zadanie wykonane. To nie był ten typ. Outcast, jakiś wygnaniec. Co tu się stało? Nie chcą pracować ludzie z Samshibu. Dlaczego nie chcecie z Samshibu pracować? Generalnie może... bo jest jakimś tam wygnańcem i może przenosić wirusy różnego rodzaju. Oni go nie chcą, bo jest kiepski. No i co mogę zrobić? Mogę kazać się wszystkim poprzytulać. Wszyscy stracą lojalność. Mogę zaprosić Hands of Earth, żeby przekonał pracowników odnośnie propagandy. Albo mogę... nie mogę tego, ale tutaj moglibyśmy zrobić jakiś protection suit dla Samshibu i generalnie lojalność by wszystko wzrosło. Więc mamy tutaj albo lojalność wszystkich spada, albo płacę 4 stówy. Sorry, lojalność pada. Kasa jest mi potrzebna. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale bywa i tak. Ty idziesz na recykling. Ty idziesz na... Dobra, idziesz tutaj. Doktor, no mogłoby być lepiej, ale potrzebuję kogoś na tumorą, na jutro. Nie jest to najlepsza babka. Ja już sobie tylko patrzę, jak tutaj nasz poziom stresu wygląda. Nie jest źle, no tekstylia robią się dosyć powoli. Dobrze, to jest chyba ok. Ty idziesz tutaj na recykling. Janitor, puszczę cię. Ciebie wpuszczę, muszę zacząć więcej osób wpuszczać. 21 truchełków mamy, ciebie muszę wpuścić i zadanie mamy wykonane. Ty na recykling, żeby mieć wyższy poziom, nie? Więc tutaj też wpuszczajmy jak najwięcej. Truchełków jeszcze troszkę mamy, bo mamy 20 truchełków, więc źle nie jest pod tym względem. Ty idziesz na recykling, to się tak, takich ludzi to się nawet nie opłaca spalać, bo nie mają żadnych właściwości. Parę pracowników mi awansowało, więc jestem tutaj podjarany, jak reksioszynkę. Następne levele wpadły. Ty idziesz na recykling, potrzebuję teraz kogoś spalić. Może być. Serious malfunction. It's all over. Wszystko skończone. Życie już nie będzie takie samo. Popsuła się kawa. Znowu, maszyna do kawy. Kupić nowe coffee machine albo... lojalność znowu. Produktywność mógłbym zwiększyć, to by też nie było głupie, ale kurde, 450 dolców? 300 dolców? Chyba weźmiemy lojalność, podbudujemy za te 300, no już przeżyję. Niech będzie, lojalność dla wszystkich. Bo potrzebujemy troszkę więcej, ty jesteś spoko, wchodzisz, bo jesteś niebieski, potrzebuję więcej niebieskich powpuszczać. No, ty idziesz na recykling, śmieciarzu. O, to jest zajebisty pracownik, aż prosiłbym o kartę. Dlaczego w sumie nie zrecyklowałem teraz kogoś? Jestem głupi, powiem wam szczerze. Jak będzie kolejny niebieski z takimi perkami, to muszę zrecyklować jakiegoś dziada. Żeby mieć jak najwięcej wysokolevelowych właśnie niebieskich. Zobaczcie, jak już szybko sprawdzam. I recykling. O. Niezgodna. Ciebie nie znoszę. Idziesz na recykling. Śmierć frajerom. Boom, buffy. Wszyscy są zdebufowani. Życie, ale to jest poświęcenie warte tej gry. Bo okaże się, że będę miał wysokolevelową postać w następnym tutaj wejściu. I to będzie spoko. To będzie spoko. Tylko pytanie teraz, jak się tych dziadów pozbyć. Też ich bym musiał zrecyklować. Albo w ogóle ich nie będę ze sobą zabierał. Po co mi oni? Chociaż troszkę tam robotę wykonują. Mydła. Mydła bym powinienem zwiększyć. No, brak składników tutaj. Nie jestem chyba w stanie. Tekstylia się robią. W godzinę. Kurde, tak na styk. Na styk. Wiecie co, na chwilę zrobimy tak, żebym... Skurczybyki, oni tu nie są potrzebni. Wiecie co, na szybko spróbujemy tutaj poprzerzucać ich tak, żeby te składniki tutaj były zrobione. Co to jest megalomania? Co ty jesteś?
Megaloman cholerny. Ach. 29. Spróbujmy to zadanie wykonać. Wszyscy introwertycy. Który jest introwertykiem? Ty. Dobra, no zobaczymy, czy się uda. Order timeout, więc dupa. Nie udało się. Nie udało się. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Przynajmniej mamy troszkę mydła naprodukowanego. No to teraz musimy się skupić na tym, tak? Potrzebujemy mieć to, potrzebujemy mieć to i to. Więc produkujemy, skóra jest potrzebna, więc ty tutaj będziesz robił skórę, panie. Już nawet nie patrzę, kogo gdzie przerzucam, po prostu już mi nie zależy. No i rób tutaj, nie wiem, róbcie coś, żeby było dobrze. Wali Junior, ty naprawdę musisz odpocząć. Krew może. Neo mi nie zależy, bo Neo może pracować sam. Tym bardziej, że on idzie teraz na Arkę. Jeden punkt mi przepadł. Czy coś jestem w stanie zrobić? Nic nie jestem w stanie. Theory Building Materials, ale skupmy się na tekstyliach i na skórach. No więc teraz nie będzie za dużo kasy. I tak mam całkiem nieźle z kasą stoję, ale mogłoby być lepiej. I ty idziesz na Tomorrow Shifta. Tak jak chcieliśmy. Ty pójdziesz na recykling. Teraz już będzie w miarę z góreczki. Z góreczki pod góreczkę. Dobra, ty se wchodzisz. Ty idziesz na recykling. Zadanko wykonane. Ty możesz wejść. Następny może wejść na recykling. Będziemy mieli więcej truchełek. Na recykling. Bieda Edition. Ty, blogerka? Idealnie. Teraz jest świat blogerów. Szybki recykling. Na razie nie musimy ładować nikogo do paliwa, bo mamy tutaj paliwo w miarę ok. Mało fabryk działa tak naprawdę w tym momencie, więc widzicie, że to w miarę spoko wygląda. Jeszcze jedno truchełko i mamy maksa. Mamy maksa. Zróbmy sobie zapas za 300 dolców. Możemy sobie do 40 ciałek tutaj skonsumować. Ty aktorem jesteś, aktorzy też się przydadzą na zmianie. Kolejne ciałko. Jednego muszę spalić, więc spalimy tego lepszego. Więcej ciałek. Ty jesteś spoko, jeszcze niebieski. Jeszcze dwóch niebieskich tak naprawdę muszę dorzucić, więc pod tym względem sami widzicie, że muszę się skupić. Wiecie co? A spróbuję przerzucić. Zero pointów, ale zawsze to jest jakiś typ niebieski dodatkowy, który zapewni mi dodatkowe perki, jakbym chciał wprowadzić, nie? Mamy 33 ciałka, źle nie jest. Jeszcze jeden niebieski. Ty idziesz na recykling. Ty jeszcze jednego zdążę? Nie zdążyłem! Aj! Nie zdążyłem! Fuck! Mamy 58 na 60 przy tym poziomie. Prawie dobiliśmy do 8 poziomu. Źle nie jest. Dwóch niebieskich mi brakuje, ale zatrudniliśmy nowych agentów. Bardzo dużo debuffów się posypało. Niestety. Odbiliśmy troszkę gwiazdki, więc źle nie jest. Plus jeszcze wykonamy tutaj questa dla inspektora. To mamy właśnie plus 2 gwiazdki, więc tutaj pod tym względem jest ok. Tylko muszę uważać na pomyłki. Jeżeli popełnię jakieś błędy, no to śmierć frajerom, nie? Nie wykonaliśmy tekstyliów, co jest smutne dla mnie. Ale prawdopodobnie jak zaczniemy następny dzień, to zaczniemy właśnie od tekstyliów, więc też źle nie będzie. No, więc ja bym wypił sobie tego energetyka. No i tyle, tak, w zasadzie. Jeszcze tych typów chciałbym zrecyklować, nie wiem czy jestem w stanie. Chociaż oni są jakby darmową siłą roboczą, tylko ja im nie płacę pensji i przez nich tracę pointy, a nie jestem ich w stanie wysłać na Arkę. Wydaje mi się, że ich po prostu nie będziemy brali następnym razem, niech se siedzą. Będziemy brali samych niebieskich i Neo nas opuszcza. Więc pomachajcie mu, żegnaj Neo.
Dobra. Koniec dnia. Zdaliśmy inspekcję. Dostałem osiągnięcie easy peasy. Ja wykonuj swoje zadania, daleko zabrniesz. Są fajnie, fajnie. Zajebiście. Cieszę się z tego powodu. Niezmiernie. Ta gra bardzo męczy. Po prostu po nagraniu jednego gameplaya już mi się nie chce. Tak wam szczerze powiem. Tym nie płacimy. Neo nie płacimy, bo ty spadasz. I teraz tak, Team Red. Teamowi Reedowi też nie płacimy. Musimy zapłacić wszystkim naszym. Już sobie nieźle tutaj cenią pieniążki. Ile muszę zapłacić? 835. Który taki jest na bogato? No, nieładnie, nieładnie. Ale dobra. Za bóle. Mamy 12 na 12. Podbiliśmy sobie statystykę, więc mamy, widzicie, jedną gwiazdkę ponad, poniżej statystyk. Mamy 12 na 12. Więc tutaj wykonane. No i teraz pytanie, kogo bierzemy następnego dnia? To oczywiście zobaczycie w kolejnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Do zobaczyska.